Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Zwracam się właśnie do ministra finansów, który mając wiedzę od przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o spółce Ambert Gold, o jej przekrętach, o jej podejrzeniach, nic nie zrobił. Na dodatek jeszcze w dniu, kiedy był zwołany Komitet Stabilności Finansowej, jeszcze pan minister Rostowski mówił, że fiskus prowadził skuteczne z punktu widzenia podatków kontrolę w Amber Gold, no i właściwie nic nie wiedzieliśmy. No, trudno w to uwierzyć. Wtedy nie wierzyłem, dzisiaj się upewniłem, bo pan minister finansów, pan Rostowski, mówił, że rzeczywiście podatków firma nie płaciła, próbowano przeprowadzać kontrolę, były nieskuteczne, no ale ponieważ firma zapłaciła 12 milionów wpłaty na nie wiadomo jaki podatek, czy VAT, czy CIT, czy inny, więc uspokoiliśmy się. Panie ministrze, czy według pana zainkasowanie tych podatków od oszusta to już załatwiało sprawę? A tak swoją drogą, to ja chciałbym, aby pan minister uzgodnił zeznania z wiceministrem, bo przed chwilą z kolei pan minister Kapica mówił, że Amber Gold składało zeznania podatkowe. To w końcu jak jest? Składało czy nie składało? Kiedy będziecie te zeznania, panowie, uzgadniać? Mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja i wtedy okaże się, jaka była rzeczywista prawda i może skończy się parasol ochronny nad firmą Amber Gold w Ministerstwie Finansów, bo ciekaw jestem, kto ten parasol roztaczał i kto. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo.